Cześć, witam Was serdecznie. Często pytacie, co zrobić, żeby w nadgarstkach i w stawach nie trzeszczało. Pokażę Wam kilka bardzo fajnych sposobów, takich, które możecie wykonywać codziennie w domu i warto robić je przynajmniej przez tydzień, dwa, powtarzać codziennie rano, jak wstajemy lub kiedy znajdziecie na to czas. Ja osobiście polecam picie przez miesiąc czegoś, co się nazywa kisiel. Myślę, że większość z Was zna i lubi, to są takie smaki z dzieciństwa. Nasze stawy nie chrupią. A pokażę Wam kilka ćwiczeń takich, które ja osobiście często robię, bardzo lubię i serdecznie polecam, szczególnie jak biegamy czy ćwiczymy. Zaczynam od naszych nadgarstków. Wykonujemy kilka ruchów okrężnych do przodu. Nie śpieszcie się z tymi ćwiczeniami, powtarzajcie. Jeśli gdzieś się pogubicie, proszę się niczym nie przejmować. W drugą stronę. Próbujemy wykonać pełne ruchy. Ile jesteśmy w stanie, na tyle się da. Z czasem przyzwyczajimy się i już nie trzeba będzie robić ze mną, tylko będziecie wykonywać je sami. Łokcie. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. Staramy się wykonywać dokładne, obszerne ruchy w drugą stronę. Na początku pewnie, jeśli potrzebujecie liczyć, no to tak myślę, że około 8 w każdą stronę, ale też nie skupiajcie się na tym, żeby idealnie to wszystko wyszło. Ręce w tył. Pełne kręgi. Pełne kręgi. Pełne kręgi. Bardzo często tutaj słyszymy takie chrupania. Nasze prace często są związane z zbyt długim siedzeniem przy komputerach, przy klawiaturach, stąd bolą nas często nadgarstki, palce. Do przodu. Do przodu, do przodu. Do przodu. Teraz pracujemy jedną ręką w tył, drugą do przodu. Hop. Hop. Nie puszczajcie brzucha. Hop. I w drugą stronę. Hop. Pełne kręgi, pełne, pełne, pełne. Do tyłu pracujemy mocno. Hop. Daleko, daleko, daleko. Hop. O właśnie. Jeśli jesteśmy już z przodu, możecie spróbować sobie przekładać ręce na wysokości odcinka piersiowego kręgosłupa. O właśnie, tak jakbyśmy chcieli się przytulić. Hop. Otwórz i zamknij. Otwórz i zamknij. Otwórz. Zostań. Zostajmy z rękoma. Warto tutaj już dołączyć również takie skręty w tył. Nasze oko idzie za kciukiem mniej więcej. Patrzymy do tyłu sobie. Hop. 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 Jak już tutaj jesteśmy, opad tułowia, plecy proste, brzuch wciągnięty, głowa przedłużeniem kręgosłupa, otwieramy ręce, pracujemy przeciwną ręką do kostki, a oko idzie za ręką, która pracuje do góry. Hop. Kręcimy biodrami. Najpierw kilka kółek w jedną stronę. Bardzo fajnie się czuję zawsze po takich w zasadzie nietrudnych rzeczach, tak? Bo tutaj nie ma jakiegoś stopnia trudności. W drugą stronę czuję się bardziej elastyczna. Moje stawy nie trzeszczą. Warto sięgnąć po kisielek, kolana na zewnątrz. Wykonujemy ruchy okrężne. Hop. 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 W drugą stronę. Do siebie. Hop. Hop. Pełne ruchy. Nie bójcie się tego. Jeśli trzeszczy, to znaczy, że trzeba codziennie powtarzać takie ćwiczenia przez najlepiej kilka tygodni. Prawa noga na zewnątrz. Do środka. Lewa to samo. Na zewnątrz. Potem do środka. Kolana, stopy razem. Wykonujemy krążenia w prawo. Potem w lewo. To są bardzo proste rzeczy. Nic się nie przejmujcie, jeśli zapomnicie jakiejś kolejności. Ona nie jest tak naprawdę mega ważna. Poskoś. Jeśli coś zapomnicie, to po prostu do tego wróćcie. Hop. Z czasem przychodzi wszystko samo. Zostały nam jeszcze prawa noga na zewnątrz, kręcimy stopą, kółko, 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 obszerne ruchy, nie skracajcie tych ruchów, hop, i w drugą stronę. Wszystkie stawy są ważne, bo wszystkie łącznie tworzą nas, pamiętajcie, nie tylko mięśnie mamy w ciele, nie tylko kości,
ale również stawy, które warto właśnie w taki sposób dbać. Lewa na zewnątrz. Hop. Pełne kółka. Do środka. Świetnie. Można się rozluźnić. Mam nadzieję, że takich kilka prostych ćwiczeń przyniosło Wam ulgę i będziecie je często powtarzać. Zawsze można sobie, na przykład jeśli szczególnie Was bolą nadgarstki, powtarzać często kręcenie nadgarstków. Do zobaczenia.